Belgowie odpadają, Romelu Lukaku zmarnował 5 stuprocentowych okazji, a po meczu w nerwach rozwalił ławkę rezerwowych, a gdy już to zrobił, to zaczął płakać. Niemcy jadą do domu, pokonali Kostarykę, ale to za mało. Hiszpania zawiodła w meczu z Japonią, Szymon Marciniak poprowadzi kolejne spotkanie, a Brazylijczycy boją się kolejnych kontuzji, no i dzisiaj najpewniej wyjdą w rezerwowym składzie. Siemano, ja jestem Mateusz, witam was i zapraszam na dzisiejszy film. Dajcie znać, co sądzicie o tym, że Niemców i Belgów na mundialu nie ma, a my jednak awansowaliśmy dalej. Dziwna sytuacja. Wczoraj był naprawdę szalony dzień. Kliknijcie dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Życzę wam miłego dnia i zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem Landry600 otrzymacie bonus nawet do 200%. Szczegóły w opisie. Po tym, co wczoraj wydarzyło się na katarskich boiskach, to chyba z pełnym przekonaniem możemy powiedzieć, że nasze wyjście z grupy jest wynikiem wyśmienitym. Przedostatni dzień fazy grupowej przyniósł niespodziewane wydarzenia, o których przed mundialem nawet byśmy nie pomyśleli. Kolejnymi wielkimi przegranymi została reprezentacja Belgii. Hitowy pojedynek ostatniej kolejki grupy F pomiędzy Chorwacją a właśnie Belgią zakończył się bezbramkowym remisem. Dla Czerwonych Diabłów liczyło się tylko zwycięstwo. Remis nic im nie dawał. Było to spowodowane wynikami poprzednich kolejek. Chorwacja oddała uderzenie w 8 sekundzie tego meczu. I dobrze słyszycie, dokładnie tak, w 8 sekundzie. Ivan Perisic tak szybko postraszył Thibaut Courtois, ale piłka minęła jego bramkę. Chorwaci kontynuowali ofensywną grę, no i dostali nawet rzut karny. Analiza VAR pozwoliła jednak sprawdzić, że wcześniej była pozycja spalona i dlatego karnego nie było. Belgowie mogli mieć awans dzięki Romelu Lukaku, ale piłkarz Interu zmarnował kilka okazji. Raz uderzył z kilku metrów, ale trafił w słupek. Później nie umieścił piłki w siatce z jeszcze bliższej odległości. Naprawdę ma czego żałować. Jeszcze nie tak dawno to cały piłkarski świat wyśmiewał się z Timo Wernera, ale teraz chyba przejdzie to na Romelu Lukaku. Po meczu Belg był tak zdenerwowany, że z całej siły uderzył w ławkę rezerwowych. Było to tak mocne uderzenie, że ta plastikowa szyba po prostu odpadła. A tak wyglądała już jego reakcja po samym meczu. Płakał w objęciach Thierry'ego Henry. Trener Belgów Roberto Martinez po tym meczu podał się do dymisji. W tym samym czasie drugi mecz grupy F rozgrywała Kanada z Maroko. One zakończył się wygraną tych drugich 2-0. Chyba mało kto przypuszczał, że mając w grupie takie reprezentacje jak Belgia i Chorwacja, to ekipa z Afryki wyjdzie i to z pierwszej pozycji. Ale tak właśnie się stało. Przed mundialem zakładaliśmy, że to Dania będzie cichym faworytem i może sporo namieszać. Oni jednak mieli swój czas na Euro 2020, a na tym turnieju szokuje Maroko. Grają miły dla oka futbol i mogą zajść naprawdę daleko. Kanadyjczycy odpadli po rozegraniu już dwóch pojedynków i wczoraj grali tak naprawdę tylko o honor, albo choćby o zdobycie tego jednego punktu, żeby nie wracać do kraju z pustymi rękami, ale to się nie udało. Fatalnie w czwartej minucie zachował się bramkarz, chciał zagrać piłkę, ale ona mu odskoczyła i wybił ją prosto pod nogi Ziyecha, który z dystansu załadował gola. Raczej nie możemy powiedzieć tutaj o sensacji, bowiem Maroko już w meczu z Belgami pokazało, że jest silną drużyną i mogą zajść naprawdę daleko. Tak ostatecznie wygląda tabela grupy F. Maroko zgromadziło 7 oczek, Chorwacja 5, Belgia 4, a Kanada kończy ten mundial bez zdobyczy punktowej. Niemcy także odpadają z tego mundialu. To między innymi za sprawą reprezentacji Hiszpanii, ale o tym powiemy nieco później, dlatego oglądajcie do samego końca. Niemcy wczoraj pokonali Kostarykę 4-2. To było jednak za mało, aby liczyć na wyjście z grupy. Przegrana z Japonią i remis z Hiszpanami nie dał im awansu. Kostaryka przez pewien moment prowadziła 2-1 i Niemcy byli w naprawdę tragicznej sytuacji. Jednak Kai Havertz doznał przebudzenia i poprowadził drużynę do wygranej. Wybrano go zawodnikiem meczu, ale po jego minie nie widać, aby się cieszył i nie ma co mu się dziwić. Niemcy od momentu, gdy w roku 2014 zostali mistrzami świata, w kolejnych pucharach świata wygrali tylko jeden pojedynek. Co więcej, to nie opuścili fazy grupowej dwa razy z rzędu. Ta sztuka nie udała im się także w roku 2018 podczas mundialu w Rosji. Jamal
Jamal Musiala zanotował aż 24 kontakty z piłką w polu karnym Kostaryki, a to jest największa ilość kontaktów z piłką piłkarza w polu karnym rywala, od kiedy prowadzone są statystyki. Niemieckie media nawet nie pytają o to, czy Hansi Flick zostanie zwolniony, tylko pytają o jego następcę. Co się wydarzy? Nie wiadomo. Sam zainteresowany na pomeczowej konferencji prasowej powiedział, że to od niego nie zależy. Przed kamerami karierę reprezentacyjną prawdopodobnie zakończył Thomas Müller. To absolutna katastrofa. Nie wiem, co będzie dalej. Jeśli to miałby być mój ostatni mecz dla reprezentacji, to chciałbym powiedzieć kilka słów do niemieckich kibiców. To była ogromna przyjemność. Drodzy Państwo, przeżywaliśmy wspaniałe chwile. W każdym meczu starałem się zostawić serce na boisku. Zawsze dawałem z siebie wszystko i czasami z moich akcji płynęły łzy radości. Czasami widzowie mieli ból na twarzach. Nawet jeśli nie wszystkie moje działania kończyły się sukcesem, to robiłem to z miłością. Mam taką wewnętrzną sympatię do tego piłkarza i naprawdę trochę szkoda. Zawsze wydaje się być takim zwykłym gościem, a nie nawurmuszoną gwiazdą. Awans reprezentacji Niemiec był zależny nie tylko od nich, ale także od wyniku meczu Japonia-Hiszpania. On niespodziewanie zakończył się wygraną Japończyków 2-1 i to właśnie oni wywalczyli awans z pierwszej pozycji. Największe kontrowersje wzbudził gol Japończyków zdobyty w minucie 51. Choć wydawałoby się, że w tej sytuacji piłka opuściła pole gry, to wszystko sędziowie sprawdzili na warze i potem wątpliwości już nie było. Piłka dalej była w grze. Choć minimalnie, to futbolówka dalej była w obrysie linii bramkowej i tym samym nie wyszła za boisko. Japończycy w tym meczu mieli zaledwie 17,7% posiadania piłki, a to jest najgorszy wynik od kiedy prowadzone są statystyki. Nawet nasze posiadanie piłki w meczu z Argentyną było wyższe. Przez moment sytuacja w tabeli wyglądała tak, że Niemcy i Hiszpanie nie wyjdą z grupy, bowiem Kostaryka prowadziła z naszymi sąsiadami. Gdyby faktycznie tak się stało i takimi wynikami zakończyły się te pojedynki, to mielibyśmy największą sensację na tym turnieju. Tak ostatecznie prezentuje się tabela grupy E. Japonia i Hiszpania mają pewny awans, zgromadzili odpowiednio 6 i 4 punkty. Niemcy także mają 4 punkty, ale zdecydowanie gorszy bilans bramkowy. Kostaryka dzięki wygranej z Japonią zapewniła sobie 3 oczka. Kolejne mecze 1/8 finału to m.in. pojedynek Japonii z Chorwacją. On zaplanowany jest 5 grudnia na godzinę 16. Natomiast także o godzinie 16 Maroko zmierzy się z Hiszpanami, ale we wtorek 6 grudnia. W fazie grupowej polski arbiter Szymon Marciniak poprowadził tylko jeden pojedynek. Była to rywalizacja Francji z Danią. Prowadził je na pewno nie najgorzej. Była jednak kontrowersyjna sytuacja związana z faulem na Kylianie Mbappé, ale Polak wybronił swoją decyzję. FIFA zdecydowała, że poprowadzi on kolejny mecz na Mundialu w Katarze. Tym razem będzie to mecz 1/8 finału. Marciniak będzie rozjemcą pojedynku Argentyna-Australia. Media informują, że na dzisiejszy pojedynek Brazylii z Kamerunem trener Brazylijczyków szykuje rezerwowy skład. Od pierwszej minuty mają zagrać Antony, Rodrigo, Martinelli czy Gabriel Jesus. Podstawowi zawodnicy mają odpoczywać. Powodem takiej sytuacji są ostatnie kontuzje w reprezentacji Brazylii, które mocno krzyżują plany. Na pewno lepiej dmuchać na zimne, a z Kamerunem powinni poradzić sobie rezerwowi. Ale to jest piłka nożna, zawsze może być inaczej. Dzisiaj ostatni dzień fazy grupowej, tak więc jakie pojedynki nas czekają? O godzinie 16 Gana zagra z Urugwajem, a Korea Południowa z reprezentacją Portugalii. Godzina 20 to wspomniany już mecz Kamerun-Brazylia, a także Serbia-Szwajcaria. Dzięki za oglądanie, miłego dnia i do zobaczenia jutro rano. Cześć!